Plan został zrealizowany, zadanie wykonane, więc teraz trzeba myśleć już o finale w niedzielę. Cieszę się bardzo, bo takie były założenia. Przed biegiem był lekki stres, ale taki pobudzający, motywujący, choć na biegu też chaos, mam wrażenie. Bieg dość chaotyczny, niespokojny, trzeba było być bardzo uważnym. No ale takie są te biegi na przeszkodach, cały czas coś się dzieje, więc mam nadzieję, że w finale też zachowam tę uwagę i będę walczyć o jak najlepszy wynik. Ten rok dyspozycja jest na dobrym poziomie. Od 3 lat współpracuję z trenerem Nadolskim i myślę, że już mój organizm się zaadoptował do tego treningu i teraz to oddaję. W tamtym roku była kontuzja, która spowodowała, że wynik nie był taki, jak chciałam. Natomiast w tym roku wynik, jaki pobiegłam, to pół sekundy gorszy od mojego rekordu życiowego, więc mogę powiedzieć, że taka życiowa forma w tym roku, w najważniejszym roku. I mam nadzieję, że dobrze się zaprezentuję w finale, a później na igrzyskach w Rio.